Budowa lecznicy posuwała się szybko i nie dziwota. Nie brakło rąk do pracy. Mało było w okolicy takich, którzy nie chcieliby czymkolwiek przyczynić się do wzniesienia tego domu. Sława przedsięwzięcia rozeszła się szeroko. Nawet gazety o nim pisały, wychwalając szeroko uspolecznienie ludności wiejskiej. Do żniw budynek już stał pod dachem. A teraz śpieszono się z układaniem podłóg, wprawianiem okien, by na gorący, żniwny czas zdążyć. Większość bowiem zatrudnionych przy budowie ludzi byli to chłopi, którzy podczas sprzętu ani myśleć nie mogli o oderwaniu się od swego gospodarstwa. W tymże czasie w miasteczku wykańczano meble dla lecznicy, a Lucja wyjechała do miasta, by nabyć niektóre urządzenia. Nie wszystkie można było w mieście dostać, dlatego też napisała do doktora Kolskiego z prośbą, by resztę nabył w Warszawie i wysłał za zaliczeniem pocztowym. Do Kolskiego pisywała dosyć często. Lubiła jego listy, a przy tym wyczuwała w nich szczery jego smutek i tęsknotę za nią. Niemal w każdym ją prosił liście, by pozwoliła mu przyjechać do Radoliszek bodaj na jeden dzień. Odmawiała zawsze stanowczo. Uważała, że nie ma najmniejszego sensu budzić w nim znowu jakieś nadzieje, rozdrażniać znowu jego serce. Nic mu przecież poza przyjaźnią i sympatią ofiarować nie mogła, a przyjaźń i sympatia Znajdowały dostateczny wyraz w listach i nie wymagali osobistego zetknięcia się. Zwłaszcza teraz, w tym okresie, przyjazd Kolskiego byłby nie tylko dla niej, lecz i dla niego wyjątkowo przykry. W jej stosunku z profesorem wiele się zmieniło od pewnego czasu. A mianowicie, od owego dnia, gdy Prokop ogłosił zaręczyny swego syna, z daleką krewniaczką Donką. Wybaczcie mi Państwo dygresję, ale jestem winien pewne drobne wyjaśnienie. Donka, jak już powiedziałem, była daleką krewniaczką Prokopa Milnika, który w dobroci swojej po śmierci jej rodziców przygarnął ją w międzyczasie, gdy nie było profesora Wilczura, przygarnął ją do siebie, do młyna, z czego ucieszył się szalenie jego syn, wasyl, któremu bardzo ona wpadła w oko i w której. No, co tu ukrywać, zakochał się. No, ale wracajmy do powieści. Ślub wprawdzie miał się odbyć dopiero po Bożym Narodzeniu, ale młoda, kochająca się para jakby przesycala swoją miłością atmosferę w Młynie i wszyscy jego mieszkańcy, oddychając tą atmosferą, mimowoli żywiej odczuwali własne sprawy sercowe. Atmosfera ta przyczyniła się też do tego, że Wreszcie między Lucją a wilczurem doszło do czegoś, co ona mogła, co chciała uważać za zgodę z jego strony na małżeństwo. Pewnego wieczora, jak to często zresztą robiła, po drodze do miasteczka wstąpiła na radoliński cmentarz na grup Beaty. Jeszcze wiosną doprowadziła ten grup do porządku, zasadziła kwiaty i krzewy z Pirei. Teraz tylko należało od czasu do czasu powrywać pesz i inne zielska. Lubiła tu przychodzić. W ciszy i w szumie wysokich drzew tak dobrze było rozmyślać o życiu tej tragicznej kobiety, o głębokich, śmiertelnych niemal ciosach, które zadala swemu mężowi i sobie. O potędze, o straszliwej, niszczycielskiej potędze miłości, która przecież Jednocześnie jest największą potęgą tworzenia o własnych uczuciach, wreszcie i o tym, co dać mogą, co przyniosą jej samej, a przede wszystkim jemu. Czy zdola mu wynagrodzić krzywdę sprawioną przez tamtą, czy cieplem i czulością zdola ożywić w jego sercu zdolność kochania, czy usłyszy kiedyś słowa jestem. Szczęśliwy przez Ciebie. Jestem bardziej szczęśliwy niż z tamtą. Na to wszystko szukała Lucja odpowiedzi, wpatrując się w czarny krzyż u wezgłowia mogiły. Mniej myślała o sobie, o swoim szczęściu. Od dawna zakreśliła wyraźnie granice tego szczęścia w służeniu jemu. W służeniu, pomaganiu, w dbałości o jego sprawy, o jego spokój, pogodę ducha. Czuła w sobie niemal powolanie, wzięła na siebie niemal misję wynagrodzenia temu człowiekowi o wielkim sercu bodaj części tych krzywd, których zaznawał o to wszystko, czego pragnęła. Owego dnia, gdy pogrążona w takich rozmyślaniach Wyrwała zielska na mogilę baty, usłyszała za sobą kroki, obejrzała się i zobaczyła wilczura. Stał chwilę w milczeniu, wreszcie powiedziała. Domyślałem się, że to pani że to pani dba o ten grób. Przychodzę tu, gdyż miejsce to lubię, gdyż. Lubię szum tych starych drzew, ciszę i spokój, a powtórę dlatego, że wiąże się ono z moim życiem. Jak pani wie, tu właśnie odzyskałem pamięć. Bywam na tym cmentarzu dość często i nigdy nikogo nie spotykam. Czasami trzeba szukać oddalenia od ludzi, nawet od najbliższych i najmilszych. Wobec tego przykro mi, że pan tu mnie spotkał, gdyż zakłóciłam panu samotność. Już uciekam i zostawiam pana samego. Ależ nikt w świecie, nie zgodził się Wilczur, przytrzymując jej rękę. Pójdę z panią. Tuż za furtą kolysali się lekko w słońcu wysokie łany żyta. Nie zdaję sobie pani nawet sprawy, jaką radością jest dla mnie, panie towarzystwo. Uśmiechnęła się. Więc nie zalicza mnie pan do najdroższych i najbliższych? zamyślił się i patrząc jej prosto w oczy powiedział: Właściwie mówiąc, pani jest jedyną drogą mi i bliską istotą na świecie. Lucy, łzy napłynęły do oczu. I ruchem spontanicznym zarzuciła mu ręce na szyję. Pochylił się nad nią z wielką serdecznością, pocałował ją w policzek. W następnej jednak chwili, zdecydowanym ruchem, uwolnił się z jej objęć, mówiąc: Chodźmy. Czy czuje pani, jak to żyto pachnie? Taki piękny wieczór. Myślę, że jego piękno odczuwam tym głębiej, że tak mało miałem pięknych chwil w życiu. Oczywiście nieraz się cieszyłem, ale najczęściej radością cudzą. Szli wąską, polną drogą wijącą się kapryśnymi skrętami między Żytem ubrzegów barwnie podszytych gęsto rosnącymi blawatkami kąkolem. Tu i ówdzie jarzyli się sutekiście rumianków. Nie jestem filozofem, mówił Wilczur. I nawet czasu nie miałem, by zastanowić się dłużej nad tymi sprawami. Ale teraz właśnie zadałem sobie pytanie, co to jest szczęście? Co należy nazwać szczęściem? I stwierdziłem rzecz zdumiewającą. – Wie pani, panno Lucjo, że chyba nie można dać ścisłej definicji szczęścia, bo w różnym wieku człowiek zupełnie różnie je pojmuje. – A jak pan teraz sobie wyobraża szczęście? – zapytała Lucja. Nie odpowiedział od razu. – Teraz – uśmiechnął się do niej. – Tak, właśnie… Wyobrażam sobie szczęście tu, wieczór ciepły i pogodny, i żyto pachnące, i pani dobre, kochające serce, tam życzliwi, zacni ludzie potrzebujący naszej pomocy, i ciche życie bez burz, bez wstrząsów, bez niespodzianek. Tak, tak. Tak właśnie rozumiem szczęście dzisiaj i chyba to już jest ostatnią jego edycją dla mnie.